Dzień dobry. Podajemy Państwu wiadomości z ostatniej chwili. Na torach wyścigowych w Nowym Targu oraz w Skawinie doszło do wypadków. W Nowym Targu auto z numerem 10 wjechało na plamę oleju, a następnie w drzewo, po czym zaczęło się palić. Pożar objął pół auta. Auto numer 10 prowadziła załoga Sknerus Makwacz i Goguś Kwabotka. Na szczęście obaj wyszli z wypadku bez szwanku. Na torze w Skawinie auto Filipa Uriata, zwanego w skrócie Furiat, odbiło się od rury wydechowej, która odpadła z samochodu Hissateryka, zwanego Histeryk. Auto dachowało, a później zaczęło się palić. Furiat wyszedł z tego bez obrażeń.